Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj, w weekend byliśmy świadkami wielu spektakularnych spotkań. Między innymi FC Barcelona po raz kolejny zdeklasowała swoich rywali, a Robert Lewandowski strzelił aż 2 bramki. Kto aktualnie jest najlepszym strzelcem w La Lidze? Jak lewy, po raz kolejny zachwycił kibiców dumy Katalonii. O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o hat-triku w wykonaniu Erlinga Haalanda, potencjalnym transferze Antonego do Manchesteru United, przenosinach Aleksandra Isaka do Newcastle United oraz debiucie Arkadiusza Milika w barwach Juventusu. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Z tego miejsca chciałbym Wam również bardzo serdecznie podziękować za ostatnie zasięgi pod poprzednim filmem. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę, jeżeli dzisiejszy odcinek przypadnie Wam do gustu i usłyszycie coś nowego. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem dzisiejszego materiału jest STS, legalny polski bookmacher oraz oficjalny sponsor reprezentacji Polski z najlepszymi bonusami na rynku, który wprowadził jeszcze większy bonus powitalny dla nowych klientów. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Dlaczego ta oferta jest aż tak dobra? Ponieważ możecie otrzymać od STS bonusy przy 3 pierwszych wpłatach. Łącznie do 1500 zł, a także dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań. Dodatkowo pierwszy zakład jest bez ryzyka do 100 zł. W skrócie, wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Wczoraj odbył się już 3 mecz FC Barcelony w tym sezonie. Barca na Camp Nou podjęła Real Valladolid. Pojedynek ostatecznie zakończył się pewnym zwycięstwem Barcelony, aż 4-0. Już od samego początku duma Katalonii narzuciła ostre tempo, dyktując warunki gry swoim rywalom. W 11 minucie Robert Lewandowski był bardzo bliski strzelenia gola, jednak uderzeniem głową trafił w słupek, a następnie przy dobitce nie zdołał trafić w piłkę. W 21 minucie Ousmane Dembele był bardzo bliski strzelenia gola, jednak Francuz również uderzył w obramowanie bramki rywali. Dopiero w 23 minucie Robert Lewandowski dał prowadzenie FC Barcelonie po niesamowitej wrzutce Rafinhi. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy bramkę na 2-0 strzelił Pedri. Druga połowa to dalsza dominacja Barsy. W 63 minucie kapitan reprezentacji Polski otrzymał podanie od Ousmane Dembele i w znakomitym stylu pokonał bramkarza rywali. Uderzenie Lewandowskiego było na tyle spektakularne, że sam Xavi bił mu brawo na ławce trenerskiej. W dalszej części meczu Real Valladolid szukał swoich szans na strzelenie gola, jednak bezskutecznie. Wynik spotkania na 4-0 ustalił w doliczonym czasie gry Sergi Roberto. Najlepszym piłkarzem na boisku został Robert Lewandowski, który już po raz drugi zgarnął wyróżnienie MVP meczu. Warto wspomnieć, że lewy wraz z Iglesiasem posiadają najwięcej bramek w La Lidze. Mowa o 4 trafieniach. Tuż za nimi są Iago Aspas oraz Karim Benzema z liczbą 3 goli. A Wy, jak oceniacie wczorajszy mecz FC Barcelony? Czy Robert Lewandowski zostanie najlepszym strzelcem w La Lidze? Napiszcie w komentarzach. W weekend natomiast Manchester City podjął na własnym stadionie Crystal Palace, a mecz zakończył się zwycięstwem piłkarzy Pepa Guardioli 4-2. Już w 4 minucie gola samobójczego strzelił John Stones, a kolejną bramkę na konto Crystal Palace dołożył Joachim Andersen. Dopiero w drugiej połowie zawodnicy City się obudzili i tak też gola kontaktowego strzelił Bernardo Silva. Później Erling Haaland dosłownie zniszczył rywali, strzelając aż 3 bramki w 62, 70 oraz 81 minucie meczu. W 84 minucie Haaland został zmieniony, a po zejściu z boiska doszło do ciekawego zdarzenia między Norwegiem a szkoleniowcem Manchesteru, Pepem Guardiolą. Zobaczcie sami.
Aktualnie The Citizens znajdują się na drugiej pozycji w tabeli Premier League z liczbą 10 punktów. Pierwsze miejsce okupuje Arsenal z liczbą 12 punktów. A wy, jak oceniacie występ Erlinga Haalanda? Czy według was Manchester City znów wygra Premier League? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Manchester United w ostatnim czasie ściągnął na Old Trafford Casemiro za 70 milionów euro. Wydawać by się mogło, że na tym podboje czerwonych diabłów na rynku transferowym się zakończą. Nic bardziej mylnego. Manchester dosłownie uparł się na Antonego. Czerwone diabły miały już kilka podejść do zawodnika Ajaxu, lecz wszystkie ich oferty były konsekwentnie odrzucane. Sytuacja zmieniła się jednak w ciągu ostatnich godzin. The Athletic informuje, że angielski klub jest o krok od osiągnięcia porozumienia. Wszystko przez wzgląd na nową ofertę, która wylądowała na stole Holendrów. Manchester United jest bowiem gotowy do zapłacenia niemal 100 milionów euro. Co ważne, jest to kwota uwzględniająca już ewentualne bonusy. Według mediów taka oferta jest nie do odrzucenia dla Ajaxu i zdecydują się na sprzedaż swojego zawodnika. Sam Antony jest zdeterminowany, aby dołączyć do United. Piłkarz wraz z potencjalnym nowym klubem uzgodnił warunki indywidualnego kontraktu. Nieoficjalnie wiadomo, że jego umowa będzie ważna do 30 czerwca 2027 roku. Trzeba przyznać, że taki transfer będzie solidnym wzmocnieniem dla Manchesteru, bo to, co wyprawia Brazylijczyk z obrońcami, jest po prostu niesamowite. A według was Manchester United mimo kiepskiego początku ma szansę znaleźć się w top 5 Premier League w tym sezonie? Napiszcie w komentarzach. W jednym z ostatnich materiałów informowałem was o zainteresowaniu Newcastle United transferem Aleksandra Isaka. Koniec końców Real Sociedad przystał na ofertę srok i Szwed będzie występował w Premier League. Isak przeszedł testy medyczne i podpisał długoterminowy kontrakt z Newcastle United. Zdaniem mediów koszt transferu napastnika Realu Sociedad wyniesie 65 milionów euro plus 5 milionów w bonusach. Transfer za takie pieniądze będzie największym w historii Newcastle. Jest to jednocześnie największa sprzedaż w dziejach Realu Sociedad. A po aktywacji bonusów może być również rekordową operacją z udziałem piłkarza ze Szwecji. Tak Aleksander Isak skomentował swój wybór. Jestem zachwycony, że to zrobiliśmy. To była wielka, ważna decyzja dla mnie, ale jest to decyzja, z której jestem naprawdę zadowolony. Newcastle to wspaniały klub z historią, dla którego każdy chciałby grać. Ma niesamowitych kibiców. Byli ważną częścią tego, dlaczego tu przyszedłem. Wierzę w projekt klubu. Newcastle gra bardzo atrakcyjną piłkę nożną i chce być tego częścią. Mnie osobiście dziwi taki ruch ze strony Isaka. W mojej opinii posiada on na tyle duże umiejętności, aby grać po prostu w lepszym klubie. Póki co Szwed po prostu przeszedł do lepszej ligi, bo jeśli chodzi o poziom zespołów, to wydaje się, że one są na podobnym poziomie. A na dodatek Isak stracił szansę na grę w europejskich pucharach. A wy jak oceniacie transfer Aleksandra Isaka do Newcastle United? Napiszcie w komentarzach. W sobotę byliśmy świadkami hitu Serie A pomiędzy AS Romą a Juventusem. Pojedynek ostatecznie zakończył się remisem 1-1. Do siatki już w drugiej minucie spotkania trafił Dusan Blachowicz, który popisał się niesamowitym uderzeniem z rzutu wolnego. Dopiero w 69 minucie Roma wyrównała za sprawą bramki Abrahama. To nie Anglik jednak grał kluczową rolę w ekipie José Mourinho. Znacznie lepiej zaprezentował się Paulo Dybala. Argentyńczyk nie zdołał strzelić jednak bramki swojemu byłemu klubowi. W 77 minucie swój debiut zaliczył Arkadiusz Milik i od samego początku starał się pokazać. Nie przeszkadzał Vlachowiczowi, tylko robił mu więcej miejsca na boisku. Dobrze podawał, a także okazał się wzmocnieniem w defensywie, ratując Juventus przed stratą gola w końcówce. A wy jak oceniacie debiut Arkadiusza Milika? Ile według was strzeli goli w tym sezonie Serie A? Napiszcie w komentarzach. W dzisiejszym odcinku to już wszystko ode mnie. Jeżeli się wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!